Jako deweloper chcemy być deweloperem, czy jesteśmy deweloperem najbardziej innowacyjnych przestrzeni biurowych i nasz biznes opiera się nie tylko na dostarczaniu powierzchni biurowej, ale również na współpracy z firmami, które są u nas najemcami. W związku z tym widząc, że dla firm z sektora i nie tylko, dużym problemem dzisiaj jest tak naprawdę walka o pracownika i utrzymanie najlepszych talentów w firmach, chcemy dostarczać takie powierzchnie, które pozwolą właśnie zatrudniać najlepszych pracowników. Zrobiliśmy badanie, z którego wynikało, że 90% pracowników przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z danym pracodawcą chce zobaczyć miejsce pracy, w którym będzie wykonywało swoją pracę na co dzień. Więc to biuro, ten budynek jest naprawdę bardzo istotnym narzędziem HR-owym i tak naprawdę zanim zaczniemy jakiś projekt budować, zastanawiamy się, jakie usługi powinny być w tym budynku, jak on powinien tak naprawdę służyć firmie do tego, żeby ci pracownicy czuli się w takim budynku dobrze i chcieli w takim budynku pracować. To w takim razie zapytam jeszcze o ten cały kompleks, bo on jest wyjątkowy nie tylko przez to, że są powierzchnie typu premium, ale też stawiacie na coś, co można dosyć ogólnie nazwać bycie eko. Ten budynek wyróżnia się, jeżeli chodzi właśnie o rozwiązania proekologiczne. Generalnie Skanska jako pierwszy deweloper w Polsce wprowadziła certyfikację LEED do Polski i każdy z naszych budynków jest certyfikowany. Chcemy, żeby środowisko, w którym pracują pracownicy, było przede wszystkim dobrej jakości, czyli powietrze, które mamy w biurze, wymiany tego powietrza, tak naprawdę bardzo wpływają na efektywność pracy, na to, czy pracownicy chodzą na zwolnienia lekarskie, czy bolą ich oczy, uszy, więc tak naprawdę środowisko pracy, w którym pracownik pracuje, jest bardzo istotnym elementem i słyszymy bardzo często, że pracownicy, którzy pracują w budynkach Skanska, po prostu lepiej się czują, przyjemniej im się pracuje i dla nas jest to bardzo istotne. Wspomniała Pani, że wierzycie w ten rynek katowicki. Czy on bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat? Tych nowoczesnych powierzchni biurowych w ostatnich miesiącach przybyło? Generalnie jeżeli chodzi o rynek w Katowicach, to rynek bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich 5 lat. To jest tak naprawdę ogromna różnica. Powierzchni przybyło bardzo dużo, ale również przybyło najemców. Przykładem może być najemca Capgemini, który wynajął u nas prawie 6 tysięcy metrów i dla którego Katowice są tak naprawdę podstawową lokalizacją. Więc widać, że najemcy wierzą w ten rynek. W zeszłym roku 60 tysięcy metrów podpisanych umów. W tym roku myślę, że będzie nie mniej. Więc bardzo liczymy, bardzo tak naprawdę wierzymy w ten rynek i uważamy, że nasze budynki wypełnimy w 100%. Jesteśmy raptem 70 km od Krakowa, miasta, z którym Katowice troszeczkę mimo wszystko się porównują, ale jeżeli chodzi o te kwestie biurowe, to chyba nadal jest spora różnica, jeżeli chodzi o te dwa miasta. Myślę, że nie chciałabym porównywać Katowic do Krakowa czy do Wrocławia. Są to inne miasta, mają zupełnie inne zalety. Celują czasami w innych najemców, czasami w tych samych najemców, ale myślę, że każde z miast ma na tyle dużo plusów, że każde miasto znajdzie najemców, którzy właśnie docenią walory akurat tego miasta. I bardzo wierzę w to, że Katowice znajdą najemców, którzy właśnie będą korzystać z walorów akurat Katowic.